Hej, witajcie ponownie na kanale. Dzisiaj zapraszam Was na film typu Get Ready With Me. Będę wykonywać dzisiaj taki bardziej... Mam zamiar zrobić taki bardziej makijaż delikatny, ale zobaczymy co wyjdzie. I dzisiaj postanowiłam, że będę używać samych polskich kosmetyków. Bazę, którą naprawdę uwielbiam i nie powiedziałabym, że to jest cena drogeryjna. To jest baza Paeza Hydro Base Under Makeup. Ta baza wygląda naprawdę luksusowo. Bardzo genialne opakowanie, piękne. Zdobi toaletkę. I to jest taka baza w kremie, powiedzmy. I mówię Wam, że to nie jest cena drogeryjna, bo ona kosztuje w granicach 50 zł. Ale jak na polską markę i wiecie, polskie kosmetyki, ta baza jest genialna. Ona się zachowuje na twarzy jak krem, więc ja ją dzisiaj właśnie sobie tak delikatnie, niewielką ilość użyję, ale pozwolę tej bazie trochę wchłonąć się, więc przejdę do makijażu oczu i na początek użyję sobie korektora. Korektor Eveline Liquid Camouflage numer 03. Testowałam chyba ten korektor w Chat Makeupie. Głównie chciałabym się dzisiaj skupić na palecie od Glam Shop. Jest to paleta Kwitnące Wiśnia we współpracy z Agnieszką Janoszką, ale będę się też posiłkować dwoma innymi fajnymi paletami, również polskiej marki Affect. I to jest paleta Naturally Matte oraz Pure Passion. To są moje też dwie ulubione palety. Jedna ma matowe cienie, a druga jest taka, powiedzmy, ja ją kiedyś uwielbiałam, dla mnie to była idealna paleta, jeżeli chodzi o kolory i w ogóle wykończenie. Zobaczcie, były i błyski, i maty, no świetna jest. Nie pokażę Wam na przykład dzisiaj palet In the Spotlight albo Sweet Harmony, bo jednak czegoś mi brakuje w tych paletach, no nie są dla mnie idealne. Ale dobra, skupię się dzisiaj na tych. Na początek będę używać Naturally Matte, no i pędzle. Pędzle dzisiaj też na bogato będę używała, pędzli M-Blush Hakuro J, także wezmę sobie na początek taki duży pędzel, w sumie go jeszcze chyba nie używałam, Hakuro J 880 i taki waniliowy, jasny odcień. Tak delikatnie, żeby sobie przyprószyć tutaj pod łukiem brwiowym. I teraz przejdę do palety Glam Shop. Powiedzmy, że zrobię sobie taki szybki makijaż, tylko będę Wam pokazywać, jakich cieni używam. Dobra, mocno napigmentowana paleta, naprawdę. Trochę się pyli. Tutaj tak delikatnie odcięte, nałożę Kobo Glitter Fixer. I na to cień Delikatność Natury palcem. Mm-hmm.
delikatnie się to błyszczące osypały, ale wygląda przepięknie ten makijaż. Cienie, górna powieka mamy gotowe, teraz podkład. Baza już się zdążyła wchłonąć i podkład, który naprawdę bardzo lubię, to Eveline Liquid Control. W odcieniu ja mam 005 Ivory. Naprawdę fajny podkład, mimo tego, że on teraz może się wydawać dla mnie za jasny, taki zbyt różowy, przy zastyganiu trochę ciemnieje. I wklepię gąbką, też bardzo fajną, z polskiej marki Donegal. Ale inne gąbki, które bardzo lubię, są na przykład z Glam Shopu albo Ibra Makeup, to chyba też polska marka. Dobra, będę musiała sobie ciut dołożyć. I to jest też podkład zastygający. Ma średnie krycie, jak widzicie, ale fajny będzie też na lato, bo to jest taki lekki podkład, ale zastygający. Ogólnie lubię właśnie podkłady w kroplach. Oprócz tego, którego teraz używam, lubię na przykład z Belle we współpracy z Marceliną. On też jest bardzo fajny. Nie będę więcej podkładu dawać, tylko sobie użyję korektora. Tutaj mam na przykład korektor z My Secret Long Wearing Concealer. Fajny, jasny odcień, jak widzicie, ale sobie dołożę trochę tego Eveline. Fajny korektor, bardzo lekka konsystencja. Moim ideałem, powiedzmy, jeżeli chodzi o korektor, jest na przykład Catrice. I ten jest bardzo do niego podobny, też ma taką lekką konsystencję. Świetne. Sobie wklepię delikatnie i sobie tutaj akurat wyrównam to cieniowanie, które mi poszło trochę za nisko. Dobra, coś czuję, że dzisiaj mam zły dzień, jeżeli chodzi o skórę, bo jest mega wysuszona. Mam tutaj takie suche placki, to nie przez korektor, to raczej przez to, że mam suchą skórę. I szybko użyję do przypudrowania tego korektora pudru z Vibo, Vibo Mood. On się chyba teraz inaczej nazywa. Będę to później omiatać, teraz tak tylko delikatnie. A na całą twarz użyję, tu mam akurat pędzel Kawaii K21. Na całą twarz użyję pudru Speze Perfecting and Covering Powder w odcieniu 02. I właśnie ten puder mi delikatnie przyciemni ten za jasny podkład, ale będę go tak tylko delikatnie dawać, bo czuję naprawdę, że dolną powiekę zrobię sobie w matach i użyję palety Naturally Matte. Będę używała tego na pędzel, który wcześniej już używałam, Embrace 06. Dobra, chyba wiem, co jest nie tak. Chyba niepotrzebnie zmieszałam sobie te dwa korektory. Och. Do brwi pokażę Wam tylko, co użyję, bo nie chcę tutaj spędzać za dużo czasu na pokazywaniu Wam, jak maluję brwi. Nie lubię tego nawet oglądać. Także mam tutaj świetną paletę do brwi z Kobo Brow Bar oraz żel do brwi z My Secret Wow Eyebrow. Także tego duetu użyję. A żeby wypełnić brwi, użyję kredki z Vibo Eyebrow Pencil. Brwi mam już gotowe, teraz przejdziemy do konturowania. Jeżeli chodzi o konturowanie, to mam tutaj fajny bronzer z Eveline Glow & Go Bronzing Powder numer 01 Go Hawaii. To jest taki fajny, mleczny odcień bronzera.
i pędzel Embrush numer 23. Lubię ten bronzer, bo naprawdę można fajnie zamaszyście się nim posługiwać. Nie jest to jakiś taki trudny produkt. On jest dosyć suchy, więc trzeba go naprawdę naładować na pędzel. Ten odcień jest na przykład jaśniejszy od bronzera z Golden Rose Terracotta 04. Tamten naprawdę fajnie wygląda na opylonej skórze. Nie będę się dzisiaj konturować, tylko właśnie tak przybrązawiać. Użyję różu. Różu użyję na ten sam pędzel i to jest My Secret Blusher w odcieniu 102. Taki ładny, jasny, delikatny bardzo odcień, taki satynowy. Lekka taka brzoskwinka, fajny odcień też. No i rozświetlacze mam Wam do polecenia, do pokazania tutaj trzy. Po pierwsze rozświetlica z Glam Shopu, rozświetlacz z Eveline Glow & Go 02 oraz rozświetlacz z Paese, to jest ten Wonder Glow. I może najpierw użyję rozświetlicy. Nie używam go na co dzień, bo to jest taki rozświetlacz, można powiedzieć, specjalnej troski. No ja potrzebuję czegoś szybkiego rano. Okej. I na to nałożę sobie może coś bardziej złotego. Chociaż nie, nie będzie pasował. Nałożę ten z Eveline. Tamten jest bardziej złoty, a ten bardziej taki rose gold. Też jest taki suchy, jak ten bronzer. No i mgiełka. Trzeba to jakoś teraz scalić, utrwalić. Użyję mgiełki z Bielendy Makeup Academy Magic Water i to jest ta w odcieniu Nude. Ona mi to scali i trochę nawilży tą skórę. Bo pod tym okiem jest tragedia naprawdę. Te korektory wyglądają tragicznie. Nie wiem, dzisiaj mam naprawdę suchą skórę i będzie się wszystko ważyć. Nie był to idealny czas na makijaż. Boże, jak ona pachnie. Jak perfumy. Nałożę błyszczyk z Kobo. Nowość, ale bardzo je lubię. Numer 804. To jest mega kryjący błyszczyk, więc już jako pomadka na przykład. Okej, tak prezentuje się gotowy makijaż polskimi kosmetykami. No ja jestem pod wrażeniem palety Kwitnąca Wiśnia, są tak piękne kolory. Taki ślubniaczek, naprawdę piękna. Uwielbiam te kosmetyki. Podkład ostatnio używam na co dzień. Bazy też, bo jednak cały czas mam przesuszoną skórę. Puder z Vibo Mood, świetny, rozświetlacze. No, fajnie to wygląda. Coś z tymi korektorami. Przyznam Wam szczerze, że nie mieszałam tych korektorów jeszcze razem. Nie używałam ich razem, więc może to jest ta wina. Ale ten osobno i ten osobno też jest świetny, naprawdę. Podoba mi się ten makijaż. Mam nadzieję, że Wam również. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie kciuka do góry, jakiś komentarz. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, no i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!